pierwszomajowe, radosne święto w roku srebrnego jubileuszu Polski Ludowej szczególnie uroczyście obchodzono w całym kraju. Z trybuny honorowej w Warszawie pozdrawia uczestników stołecznego pochodu Władysław Gomułka w otoczeniu czołowych działaczy partii i rządu. W całym kraju miliony ludzi manifestowały swą solidarność z polityką Polski Ludowej, której słuszność potwierdziła historia ostatnich 25 lat. W warszawskim pochodzie obok pracowników produkcji, administracji i nauki także twórcy naszej kultury, popularni aktorzy, literaci, publicyści. Raz do roku od święta nawet telewizja może sobie pozwolić na samokrytykę. Wielotysięczna grupa młodzieży uniwersyteckiej zaprezentowała cały wdzięk i barwę młodości, szczęśliwej, bogatej w perspektywy. Takiej, o jakiej kiedyś marzyli ich ojcowie. Egzotyczni koledzy naszych studentów, przedstawiciele dalekich krajów walczących o wolność. Jeszcze nie wszędzie przecież na świecie można witać ten dzień majowy tak swobodnie i uroczyście jak u nas. W barwnym pochodzie ludzie pracy wszystkich zawodów, załogi wszystkich warszawskich fabryk i przedsiębiorstw. Dla towarzysza Wiesława od klasy robotniczej pełne poparcie polityczne i najlepsze życzenia osobiste. 1 maja manifestowaliśmy naszą jedność wewnętrzną, naszą solidarność z krajami obozu socjalistycznego, naszą wolę walki o szczęśliwą przyszłość świata. Łączenie małżeństw na wspólnym stanowisku pracy daje duże korzyści tak z punktu widzenia gospodarczego, jak i z punktu widzenia osobistego dla osób, które zostały wspólnie zatrudnione. Jeżeli mąż pracuje z żoną, to wówczas nauka spawania następuje w bardzo krótkim okresie czasu. Jeżeli to byli obcy ludzie, to widoczne było nieraz ukrywanie zawodu. Udany eksperyment fabryki maszyn rolniczych w Kunowie pod Ostrowcem. Na szczególnie odpowiedzialnych stanowiskach mężczyznom przydano do pomocy ich żony. Podobnie, bo mnie tego nie mówił, że nie był zadowolony, że z żoną będzie pracował. No ale teraz doszedł do przekonania, że mówi, że nawet lepiej teraz jak dawniej. Wspólna praca, no to zawsze, czy to będzie w domu, czy w zakładzie, to jakoś to się układa lepiej i myślę, że to efekty jakieś daje dla zakładu i dla rodziny. Co ja nie zrobię, to żona zrobi. Czy żona nie zrobi, to ja zrobię. Produkcja idzie teraz lepiej, a instytucja małżeństwa okazała się wcale nie tak przestarzała, jak niektórzy twierdzą. Nasz operator trafił tu przejazdem i zatrzymał się na dłużej. Tak mu się bowiem spodobało to niewielkie dolnośląskie miasto. Dawno już usunięto ślady zniszczeń wojennych, zachowując przy tym wszystkie uroki starej dzielnicy śródmiejskiej. W zabytkowych piwnicach ulokowały się kawiarnie i winiarnie z obsługą w strojach regionalnych. Zwraca uwagę estetyka wnętrz i nienaganna czystość. Pod tym względem Bolesławiec bije na głowę choćby pewne znane miasto z syreną w herbie. Miejscowa gastronomia nie boi się schlebiać gustom smakoszy. Podczas ostatniej kadencji Rady Narodowej wybudowano kilkanaście nowych domów. Polepszyła się praca handlu i usług. 30-tysięczny dziś Bolesławiec, ośrodek nowoczesnego przemysłu, znajduje się w pełni rozwoju gospodarczego. Generał Charles de Gaulle, po ostatniej wojnie bohater narodowy Francji. Tak go wtedy witano w wyzwolonym Paryżu. Potem odszedł od władzy i powrócił do Pałacu Elizejskiego dopiero w maju 1958 roku, w krytycznych dla Francji chwilach wojny algierskiej. Był znów mężem opatrznościowym. Uwolnił swój kraj od konfliktów kolonialnych, umocnił jego znaczenie w świecie. Prowadził niezależną politykę zagraniczną. Ale w sprawach wewnętrznych przestał się rozumieć z własnym narodem. Oto maj 68 roku, strajk generalny.
Choć prezydent de Gaulle wzywa do spokoju i dyscypliny, choć apeluje do patriotyzmu i rozsądku, Francuzi już go nie słuchają. Konflikt klas społecznych, protest milionów ludzi przeciwko polityce popierania monopoli kapitalistycznych, przeciwko lekceważeniu interesów mas pracujących. Po tej zeszłorocznej majowej burzy zachwiała się gospodarka francuska. Z trudem uratowano franka przed dewaluacją. Prezydent de Gaulle czuł, że traci popularność i zaufanie. Cały więc autorytet położył na szali niedawnego referendum. Większość Francuzów powiedziała nie. W świat poszła wiadomość. Z areny politycznej odszedł wybitny człowiek naszych czasów. Amerykański samolot szpiegowski EC-121. W jego wnętrzu pracownicy wywiadu wojskowego rejestrują wszelkie sygnały radiowe i radarowe. Dokonują obserwacji terytorium obcych państw. Takie wielkie oko, jak go nazywają, zestrzelone zostało niedawno w pobliżu granic Korei Północnej. Po aferze ze szpiegowskim statkiem Pueblo była to kolejna porażka i kompromitacja amerykańskich militarystów, którzy nie chcą zrezygnować ze swej polityki zaostrzania napięcia międzynarodowego. Niezwykłe efekty ruchu i przestrzeni uzyskują filmowcy rumuńscy dzięki optycznej metodzie Transtraf, która została już opatentowana za granicą. Nie znamy tajemnicy technicznej wynalazku, ale trzeba przyznać, że wrażenie jest niesamowite, jak w sennych widziadłach. Teraz już nie ma wątpliwości, że to wiosna. Kto żyw rusza na spacer w aleje? Kto jeszcze może lakomym wzrokiem rozgląda się za tak zwaną plucią? Wesoło świergolą tranzystory, już niedługo w kwitnących bzach zaczną po nocach kląskać niemeny. Dumnie kroczą psy prowadząc swych właścicieli. Wiadomo, mają za sobą zwycięską zimową kampanię przeciwko okrutnym myśliwym. Niech teraz ktoś spróbuje na psy zaszczekać. Handel miejski już przygotował nowe estetyczne tabliczki z napisem lodów nie ma, piwa zabrakło. Za to przedstawiciele rodzimej drobnej burżuazji wszędzie docierają ze swym towarem. Wata cukrowa, czyli lody na gorąco, to nieomylny znak, że wiosna już się nie cofnie. To za tobą szkole ganiał, do piórnika żaby wkładał. A więc w pobliskich łazienkach wiosenny koncert czerwonych gitar. Piosenka Tak bardzo się starałem. Kto na ławce wyciął serce i podpisał głupiej ręce, kto? No powiedz kto? Starali, aż zdobyli złotą płytę, nagrodę za największą popularność.